Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Pokazuję wam dzisiaj gitarkę Washburn XM-ST2PB. Zobaczcie jak on wygląda, jak ona wygląda. Stały mostek, 6 strun, 2 przetworniki Duncan USM, taki model, humbuckery, przełącznik trójpozycyjny, pokrętło od głośności, pokrętło od barwy, zaczepy do paska, jeden tutaj, drugi standardowo w tym miejscu, kształt widzicie, taki właśnie super strat, ostro zakończone, właśnie ma tutaj te rogi, gryf. Taki właśnie też taki agresywny, klucze w jednym rzędzie ustawione na górze. Posłuchajcie jak ona brzmi na czystym kanale, na przetworniku tym przy gryfie. Jest bardzo, brzmienie takie dynamiczne, takie klarowne, no myślę, mam nadzieję, że słyszycie wyraźnie to co ja. To brzmienie jest właśnie takie fajne, ma czuć w sobie w tym brzmieniu, czuć w tym brzmieniu moc i taką dynamikę. No, to jest na razie przetwornik przy gryfie tylko. Teraz zobaczmy przetworniki oba. Z tym, że cały czas mam gałkę volume i tone na maksa. Tu się zaczyna przecierać takie wyższe częstotliwości, takie słyszycie, takie ostrzejsze. Teraz z kolei przetwornik tutaj. Ostrzejsze brzmienie. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobry wskaźnik brzmienia gitary. Czyli po prostu jeśli mamy tutaj, chcemy jakieś ciepłe brzmienie, a ostre tu. Ułożenie przełącznika do przetworników tutaj z tyłu jest według mnie bardzo fajnym zabiegiem, ponieważ tutaj mamy go pod ręką. Możemy łatwo, nie martwiąc się o gałki, przełączać ten przełącznik. Zwykle w gitarach jest tutaj zamontowany, więc on tu trzeba wtedy dziupnąć sobie, tak przełączyć, prawda, tu pokombinować, ojeciu gałkę, uderzę w gałkę, zrobię ciszej gitarę albo głośniej. A tu mam po prostu zupełnie w osobnym miejscu. Brawo dla producentów Washburna, brawo dla projektantów tej gitary. To jest wielki plusik, jak dla mnie przynajmniej. Dobra. Zobaczmy teraz jak będzie z barwą. Teraz mam przetwornik przy gryfie i teraz dam barwę taką najciemniejszą, czyli na minimum gałkę dam. Teraz dam tak mniej więcej na połowę. Zobaczmy teraz na przełączeniu na obydwa przetworniki. Teraz dam znowu najciemniejszą barwę. Teraz na połowę.
według mnie brzmi całkiem zacnie. Teraz przełączenie na przetwornik przy mostku, najciemniejsza barwa. Teraz mniej więcej środek. I na maksa. No ten clean, no mnie osobiście on poraża i ten clean mnie osobiście poraża w pozytywnym znaczeniu, po prostu aż coś się we mnie po prostu odzywa. A dobra, teraz zobaczmy przester, no bo teraz generalnie co z tym przesterami to jest istotne. Włączę jeszcze bramkę szumów. Przetwornik przy mostku. Zobaczmy teraz właśnie przetwornik przy gryfie. Przetwornik właśnie przy gryfie właśnie taki daje takie nam fajne, tłuste dźwięki, przyjemne w graniu właśnie solówek. Zobaczmy teraz no oba przetworniki naraz. Fajnie, też właśnie trochę tak tłusta, bo no przebija się ten bardziej, można powiedzieć, ten przetwornik przy gryfie. To z powrotem dam do porównania teraz przy mostku.
Słyszeliście, jak ona brzmi właśnie na przesterku? No według mnie brzmi bardzo fajowo. No i myślę, że każdy, kto chciałby sobie zakupić taką gitarę, to powinien się na nią zdecydować. Nie jest to za duża kwota za tą gitarkę. Mniej więcej 900 zł, powiedzmy, no tak, no w zależności od sklepu, no nie? Więc sobie obadajcie, no i myślę, że ja bym jej wystawił cenę, no taką w sumie piątala bym jej dał. No bo ja właściwie jak tutaj gram, to ja bym grał w nieskończoność właściwie. Tylko że kwestia jest taka, że zawsze sobie trzeba ją wyregulować. Jak sobie kupujecie gitarki, to zawsze musicie sobie jeszcze dostosować do swoich paluszków malutkich. I to jest właściwie taki jedyny, można powiedzieć, mankament dla osób, które kupują gitary na początek, bo kupują sobie gitarę i później mają pretensje, że ktoś tam jejciu coś się źle gra. Kwestia jest właśnie tutaj wyregulowania tego mostku. Macie tutaj, widać, myślę, że widać, dwie śruby, którymi trzeba wyregulować sobie strunki, wysokość strun i później sobie oczywiście dostroić. No ale dobra, wracając do normalnie do tej gitarki, ja bym jej dał piątala, bo jest po prostu fajnie, fajnie brzmi, fajnie po prostu, no, na maksa ona tutaj fajnie wydaje nam te wszystkie wszystkie odgłosy, kurde, przestery. No przester mi się najbardziej podoba, ale clean był tutaj też również taki cudowny, no po prostu rewelacyjny. Tak więc Wojtuś daje ocenę piątal. Co do brzmienia, ceny, wykonania jak najbardziej też, bo po prostu progi ma tutaj super zrobione. Gryf też jest, no z tyłu gryf widzicie, jest taki właśnie super gładki. Super się smyra rączką po tym. Także, no kupujcie, papatki. Kurde, ale żebym się zagadał.